Siemano, witam serdecznie, moi kochani. Tak jak szybko info, dzisiaj wyjeżdżam na tydzień za granicę, więc myślę, że jakoś, jak się uda coś tam nagrać, to nagramy, jak nie, no to niestety tydzień nie będzie filmów, trzeba też troszeczkę odpocząć, wyjeżdżam z rodziną, więc wiecie jak jest. A dzisiaj wielki mecz, właśnie będziemy się spieszyć, żeby do Austrii zdążyć, tak, jedziemy do Austrii, żeby zdążyć na 1/8 na Polska-Szwajcaria, czy właściwie Szwajcaria. Polska, może tak, bo to Szwajcaria niby jest tym gospodarzem i zagramy, liczę na to, że będzie dobrze. Mecz będzie zapewne ciężki, a jaką symulację, jaką przepowiednię zrobimy, to zobaczymy. I lecimy, Anglia, Albania, tutaj nic, Bruin, Turcja, Islandia, wielkie zaskoczenie, tutaj na razie, no tak jak przypuszczałem, obie drużyny, które preferują na euro styl bardziej defensywny, ale zobaczymy jak to będzie dalej. Mamy kolejnego Turka, Austria, która już też pożegnała się, zresztą Turcja też się pożegnała z Eurocasillas, Węgry, zaskoczenie, też bardzo ciekawy zespół, bardzo fajnie grają, z Portugalią piękny mecz. No i pierwsza połowa, tak jak myślałem, będzie 0-0, a zobaczymy czy w drugiej któryś z zespołów kusić o to, żeby bardziej ofensywnie zagrać. No niestety. Niestety. No Dżemali. Kurczę, no niestety, ale widzę tutaj problem Polaków. Dosyć spory. Gdzie oni są? Gdzie oni strzelają? Na razie nic. Francja i Włosi. No niedobrze. Nie wygląda to dobrze. Ostatnie minuty meczu. Czy uda się doprowadzić do dogrywki? Oczywiście dogrywek nie może być, także gramy później dalej. Walia jest! Jest Szukała, który no, meczu nie rozegrał, ale będzie grał. Włosi, Chorwacja, Czeska Republika i Hiszpania. Także tak jak wszyscy myśleli, jest dogrywka, moi drodzy. No i dogrywką będziemy dwie saszetki, jedna połowa i druga połowa. Mamy dwie saszetki, lecimy 1-1. Jak będzie dalej? Karne oczywiście gramy, kto pierwszy trafi, tak? Także mecz może długo potrwać. Rakicki, Turan, takie karty nie grają. Francja i Anglia. No, tutaj nic. Zespoły już są zmęczone. Zobaczymy, co tym razem nam przyjdzie tutaj. Zobaczcie. Jest! Jest w drugiej połowie. Glik strzela. Pięknie to się układa. Walia, Rosja. Żeby nam nie strzelili, Ukraina. Północna Irlandia i Rumunia i Szwajcaria po dogrywce w drugiej połowie po golu Glika z rzutu rożnego. Wspaniałe zwycięstwo i przechodzimy, moi drodzy, do ćwierćfinału. Oby ten scenariusz się spełnił. Życzę sobie tego i wam oczywiście. Także trzymajmy jutro kciuki. Wszyscy, cała Polska razem. Trzymajcie się i łączy nas piłka. Cześć!